Adrian, denerwuje ciebie już to gadanie, Mierzejewski do kadry? Myślę sobie, że możesz być tym zmęczonym, bo nawet ja jestem tym zmęczonym. A to jak to z tobą wygląda? Ja nie gadam, ja tylko słucham i odpowiadam na pytania. No to dobra, to jak z tą kadrą? Był moment, oczywiście, no fajnie było wrócić do reprezentacji, szczególnie przed mistrzostwami, tak, ale te wszystkie wypowiedzi trenera Nawałki, gdzie mówił, że drzwi są otwarte, że obserwuje, monitorują i tak dalej. Później widzieliśmy wszyscy ten raport, około 70. 69 nazwisk i ciebie tam, i mnie tam nie było. Nie było, więc okej, no dla mnie nie ma problemu. Nie można mieć w życiu wszystkiego i ja jestem szczęśliwy, gram, zdrowie dopisuję. Jasne, ale możesz mieć na to swoje spojrzenie, jakąś swoją teorię, co mogło nie pasować trenerowi, albo teraz, co może nie pasować trenerowi Brzęczkowi. I też od razu drugie pytanie, czy dla ciebie, powiedzmy, ten temat już jest definitywnie zamknięty, tak żebyś więcej nie musiał odpowiadać na te pytania, czy jak to wygląda? Znaczy, nigdy nie było kontaktu z trenerem Brzęczkiem, więc zdaję sobie sprawę z tego, że tego telefonu już Cionek też już nie wszyscy będzie. Mówili, że Cionka nie będzie i nagle zagrał. Wszystko się może zdarzyć. W styczniu jest chyba zgrupowanie w Emiratach dla ligowców, więc mogę dojechać. Czyli rozumiem, że ta walizeczka... Jokera gdzieś jest. Walizeczka jest pakowana na Pawlaczu. To może tak? Właśnie dlatego był powód, no bo ja grał mecz w niedzielę, zanim był z Astrauli doleciał, to już by środę na mecz się spóźnił. Jedne laneczki mam spakowane. Nie, no i dojeżdżają wszyscy z całych Chin, czy z Australii, czy z Arabii, jeżdżą na reprezentację. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy wypowiadają się, że gram w ligach egzotycznych i oczywiście one są mega słabe. Nasza Liga Polska jest najmocniejsza i żeby wrócić do kadry, powinienem wrócić do polskiej ligi. Więc okej, no ja się uśmiecham, robię swoje. Miałem swoją szansę też, oczywiście mogłem ją wykorzystać lepiej, bo 40 spotkań. To było trochę meczów, żeby się pokazać.